Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszym bohaterem będzie papryka. Papryka będzie faszerowana. Co do tego będziemy potrzebować? Oczywiście papryka, indyk, ryż, jajka, warzywa na patelnię i przyprawy. Zaczynamy od papryki. Paprykę opalimy tak, jak opalacie cebulę do rosołu. Wiedzą ci, którzy gotują rosół. Jeżeli nie, to Wam za chwilę pokażę. Potrzebujemy blaszkę metalową. Do tego weźmiemy sobie czerwoną paprykę i opalamy ją na ciemny kolor. Papryka praktycznie już czarna. Teraz użyjemy folii aluminiowej. Można użyć również spożywczej, ale trzeba wtedy wsadzić paprykę do miski i zakryć od góry. A jeżeli chcesz aluminiowej, to możesz paprykę bez problemu zakryć w ten sposób i czekamy, aż zmięknie. A że mamy magię internetu, ja już takie papryczki zrobiłem i idealnie, proszę zobaczyć, ściąga się skórka. I jedna z najważniejszych rzeczy, którą robią kucharze, popełniają błąd, wylewają soki z papryki, a ten sok idealnie nadaje się do ryżu, którego użyjemy później do faszerowania. Dobra, myjemy. Także ja tego nie wyrzucam. Za pomocą noża wkleimy sobie. Hop. I wyciągamy całość. Oczywiście dupki zostawiamy, żeby przykryć, żeby papryka ładnie wyglądała. O, zobaczcie sok. To jest cały sok z papryki, który naprawdę można aromatyzować potrawy, ale również dodawać do sałatek. Paprykę wyczyściłem, zaczynamy robić farsz. Nastawiamy patelnię, dajemy 3 łyżki oliwy. Następnie kroimy indyka w kostkę i przesmażamy na złoty kolor. Indyk. Indyk, kosteczka 0,5 cm. Ja kroję w długie paski, a następnie w kosteczkę. Dobra, oliwa już jest. Mięso wrzucamy. Przesmażamy z każdej strony na złoty kolor. Około 3 minut. W międzyczasie warzywa 300 gram. I ryż, czyli gotujemy paczkę ryżu według instrukcji na opakowaniu, a zużywamy dokładnie troszkę więcej niż połowa. Mięso już ma złoty kolor. Słuchajcie, dodajemy warzywa i smażymy kolejne 2 minuty. Ryż. Ja już mam ugotowany, proszę bardzo, także czekamy, aż nam się przesmaży. 2 minuty warzywa, następnie dodajemy ryż, przyprawy i na sam koniec jajko. Jajko będzie trzeba rozbełtać, czyli wrzucamy jedno jajko, drugie. Jajko delikatnie nam to wszystko zwiąże, ale również nada i smaku. Dobrze, czyli jajko mamy, ryż mamy. Warzywa już są miękkie, dodajemy ryż. Sól, pieprz, chili. Sól. Chili poproszę szczyptę lub dwie, wezmę dwie. I do tego łyżeczka curry.
mieszamy i dodajemy jajko. Czas minął, dodajemy jajko. Ok, ryż już jest gotowy, czyli farsz mięsno-warzywny. Przekładamy z powrotem do miski i za pomocą łyżki będziemy faszerować paprykę. Do środka. Hop. Żeby za bardzo nie pobrudzić. Piec ustawiłem na 170 stopni i wrzucę ją maksymalnie na 16-17 minut. A nie odciąłem końcówek, słuchajcie, żeby lepiej papryka stała, warto od spodu delikatnie odciąć, jak to się mówi, dupkę. 180 stopni, 15-16 minut. O, podstawkę, słuchajcie. Proste, szybkie danie i co najważniejsze, papryka to jedyne warzywo, gdzie zawiera witaminę C, gdzie pod wpływem temperatury ta witamina C cały czas jest w tym warzywie. Jeżeli chcecie Państwo więcej przepisów, zapraszam na YouTube, na Szlaku Smaku oraz do Polo Marketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Zapraszam.